Witaj, Mason. Zakończmy to raz na zawsze. Przemyślałeś to? Tak, zagrajmy o to. W jakim sensie? Jeżeli wygram, to idę do was. Jak przegram, to dołączę. Okej, ale ja wybieram grę. Nie, że ci idzie, ale jest Tedemis. Widzę. Dawaj, to ostatnia runda. Ech, po tym się nie pozbierasz. Wygrałem. Nie tym razem. Przegrałeś. Niech ty szlak! Dobra, plan jest taki. No jaki? Mamy już grupę. Mhm. Jak już mówiłem, mamy grupę, która... Mhm. Możesz łaskawie przestać? Mhm. Śmieszny nie jesteś. Mhm. Kontynuując, mamy wystarczająco dużo ludzi do wykonania tego planu. Mamy już dwa kryształy, teraz wystarczy zdobyć tylko trzeci i pokonać grabarza. Mam pytanie. Słucham. Czy wystarczy nam ludzi do tego planu? Oczywiście. Atakują nas! Niedobrze, musimy bronić kryształów. Może ktoś się weźmie? Dobry pomysł, ja wezmę kryształ zniszczenia. Kamil, weź kryształ śmierci. Okej! Rozdzielamy się. Ja i Karol w jedną, wy w drugą. Trochę tego jest. Możesz to zrobić. Cholera, mamy jakiegoś snajpera. Szukam go! Dobra, robociki, zagramy tradycyjnie. Oh yeah! Masz jakiś pomysł? Nie. Może użyjemy tego? Kryształ śmierci nie zadziała na roboty. Fakt. Trzeba walczyć. Sniper oddalony. To dobrze. Radzę uważać, to był inny robot. Chodź, tam masz swoją przenośną bazę. Możemy ich rozwalić. To pułapka! Zaczynam mieć kłopoty. Dobry ruch, tylko teraz nie mam broni. Przepraszam, nie mogę ci teraz pomóc. Dostają się do mnie. Kim jesteś? Jestem Emil. Przybyłem pomóc w ratowaniu świata. Skąd masz ten sprzęt? Sam zrobiłem. Masz jakiś pseudonim? Czarny Jastrząb. To co, idziemy ulepszać twoją zbroję? A możemy? Jasne, nie puszczę cię bezbronnego na bitwę. A tak przy okazji, samemu zbudowałeś tę bombę? Był ktoś z was w kosmosie? Nie. Ja, wiesz? A co? Lecimy w kosmos po kryształ. Stop! Podaje się Mason? Nie rozpoznajesz mnie? To ja, Will! Udowodnij. Proszę cię, Skorpionie, odejdź! Sam pójdę zostać bogiem czasu i idę wypełnić przeznaczenie.